W walce bronią sieczną jednym z najczęściej narażonych elementów ciała jest dłoń. Starano się temu jakoś zaradzić, w średniowieczu chroniąc dłonie np. rękawicami, jednak najczęściej występującym elementem od zawsze jest jelec. Wykonywany był zwykle z metalowych prętów, blaszek lub listewek, a jego budowa bardzo mocno zależała od zastosowania broni. Jego najpopularniejszą formą był zwykle krzyż, tak jak tu widzicie. Poza tym występowały także kabłonki, obłonki boczne, tarczki i półtarczki oślepotkowy, a dodatkowo rozbudowany mógł być chociażby w postać kosza, charakterystycznego dla np. schiawy o którym jednak powstanie oddzielny materiał. Jeśli ten wam się spodobał, zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego filmu na kanale oraz wejścia na Discorda